Okej, więc jesteśmy po cutscence i tutaj Seimos pokrótce nam opowiedział o tym, że są tutaj zielone eko, które są pochowane w niektórych takich zakamarkach oraz lokacje mniej więcej Power Celli, że mogą być tam gdzieś pochowane i niebieskie eko też. I to jest referencja do Crasha Bandicoot. Autentycznie, to jest referencja do Crasha Bandicoot, to jest ta sama roślinka z Crasha jedynki. Dosłownie, tylko że ona zamiast być niebieska jest... Znaczy, zamiast być purpurowa czy tam fioletowa jest niebieska. A teraz przed państwem główna lokacja w tej gierce w zasadzie, mogę to tak powiedzieć teraz. Sandover Village. Czyli to jest taki nasz główny teren. W sensie taka pierwsza główna lokacja. Tamta lokacja to jest Sentinel Beach. Dosłownie, to jest coś innego niż to, co mamy tutaj, ten okrąg powiedzmy. Tam, gdzie jest to coś, co tam właśnie się kręci, tam jest Forbidden Jungle. A teraz... Tam, za tą mgłą, jest Misty Island. Więc nasza tutaj, powiedzmy, pierwsza lokacja dzieli się na takie trzy podpoziomy, czyli Sentinel Beach, Forbidden Jungle oraz Misty Island. I tak, ta gra ma taki bardzo fajny motyw, mianowicie zmiany pory dnia. Na przykład teraz mamy noc, ale za niedługo może się zrobić dzień, w sensie pojawić się ranek, a potem dzień. I to jest bardzo fajne, szkoda, że tego w Crashu nie było. W sensie, no, na przykład w takim Crashu Team Racing, of course. No i cóż, będziemy mogli sobie pogadać tutaj z naszymi, powiedzmy, ziomkami, ponieważ mamy tutaj bardzo wykwitnych ziomków, jak na przykład ten oto rzemieślnik. Albo chociażby starsza pani, która będzie chciała, żebyśmy zrobili jedną rzecz. Tutaj mamy burmistrza, a tutaj mamy... Tak? Tutaj nie. Tutaj mamy wujka Jacka, dosłownie, to jest wujek Jacka i to dużo osób o tym może wiedzieć, bądź też i nie. Tam mamy farmera, który też będzie miał dla nas specjalne zadanie. Oraz podejdę teraz może do postaci, która jest bardzo znana w serii Jacka i Dextera i pojawia się w późniejszych grach, aczkolwiek jej pojawienie się jest dosyć rzadkie. Ważna uwaga, te małe platformy, jak widzicie tutaj, kiedy są na przykład o kolorze niebieskim, to wiadomo, że żeby zasilić tą platformę, potrzebujemy niebieskiego eko. W momencie, kiedy będziemy mieli niebieskie eko, to czasami właśnie robią coś takiego, że ten czubek tej platformy leci na samą górę, a potem pojawia się trochę precursor orb, których możemy zebrać. Więc tak, czego chcieć więcej? Więc może pogadajmy sobie zaraz z kimś, ale to za chwilkę. Na początku pozwiedzajmy trochę, ponieważ byliśmy ciągle zagłuszani przez cutscenki. Swoją drogą ta fontanna jest bardzo fajna. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Ogólnie kolekcja HD Jacka i Dextera i Ratcheta i Clanka i chyba nawet Sly'a, mogę to tak teraz odważnie powiedzieć. Graficznie wyglądają bardzo pięknie i to muszę wam powiedzieć i nawet zaryzykuję, mówiąc stwierdzenie, że bardziej polecam wam zagranie sobie w Jacka i Dextera na PS3 niż na PS2. I tam nam się już Forbidden Jungle odpaliło. Tak, skąd mamy pewność, że jesteśmy w innej lokacji? Kiedy nazwa tej lokacji się pojawi wam na ekranie, wtedy będziecie mieli już pewność, że jesteście gdzie indziej niż Sandover Village. I mamy pierwszego Scout Fly'a tutaj, więc pora porozmawiać z wyrocznią. This must be a... Who awakens the oracle? Wait, one of you has the light within. From before time, I have watched and waited for the true hero to return. Present to me 120 precursor orbs for each power cell I contain. Pamiętacie może to, o czym wam wspominałem, że są postacie, które będą chciały od nas kasy za Power Cella? Między innymi Wyrocznia jest jedną z tych postaci. Co Wyrocznia tutaj powiedział, to, że jak będziemy mieli daną ilość Precursor Orb, to dostaniemy Power Cella. A skąd dostaniemy Power Cella?
Gałki oczne, które się świecą. To są power cele, jak zresztą sami widzicie. Nie muszę chyba takich oczywistych rzeczy tłumaczyć. W sumie możemy tutaj jeszcze chwilę połazić i rozpocząć naszą pierwszą misję. I tak, misję będę robił raczej nie po kolei, tak jak robiłem to w let's playu moim. Bo myślę, że na początku, na samym początku polecimy sobie na Forbidden Jungle, ponieważ jest to mój ulubiony poziom. Bardzo lubię soundtrack, zresztą jak motyw Sandover Village. Bardzo lubię tam soundtrack, bardzo lubię ogólnie sam poziom i w zasadzie to tyle, co chciałem powiedzieć, nic szczególnego. Tutaj mówię, będziemy wkraczali za niedługo na teren Sentinel Beach, więc ja tutaj sobie raczej pójdę. I porozmawiajmy sobie może z pierwszą osobą, czyli z burmistrzem. Ponieważ tak, burmistrz ma pewien problem, który trzeba rozwiązać. No, don't tell me that you two have problems as well. The first I hear of monster sightings near the village and now this. See those gears up there, boys. See them? See how they're not moving? That means our village has no power. The eco beam coming from the jungle temple has been interrupted. And boys, everyone's too frightened to go out and find out what's happened. Did you pay the bill? Yeah. Hmm? Oh, you're funny. Now look, if you two fix the eco beam, I'll give you a power cell. Oh, and another thing. If by any chance you're interested in making a contribution to my re-election campaign, I might be willing to part with yet another power cell. The minimum contribution is a very modest 90 precursor orbs. Okej. Więc możemy sobie stąd już iść. Gdzieś jest wyjście, kurde. I burmistrz tak długo gadał, tak długo biadolił, tak długo pierniczył, że już się ranek robi. Dzięki burmistrzu. Właśnie w tym momencie Jack będzie niewyspany i będzie miał podkrążone oczy. Daxter to tam jeszcze przeżyje, bo on jest odselem, ale Jack tego nie przeżyje. Więc o czym burmistrz wspominał, to o tym, że ma pewne obawy, że on może przegrać wybory, bla bla bla, jakieś tam swoje rzeczy i zaproponował nam pewne zadanie, mianowicie będziemy musieli odpalić światło, które będzie musiało odbijać się od luster. I z tych luster jakby światło ma docierać do właśnie chatki burmistrza, by w pewien sposób zasilić tutaj Sandover Village, bo wtedy będzie większa szansa, że on wygra wybory. I w zamian za to dostaniemy power cella i potem będziemy mogli od niego odkupić drugiego power cella. Tak, też on o tym wspomniał, więc... Więc takie deale to mogą być w sumie. Tak szczerze wam powiem, że ten wodospad jest bardzo piękny i ogólnie, kurde, ta gra jest piękna, tak samo jak Ratchet i Clank. Kolekcje HD Ratcheta i Jacka są po prostu piękne. Oprócz kolekcji na PS Vita, bo PS Vicie się tutaj nie rozmawia. Nie dlatego, że PS Vita jest jakimś słabym systemem, ale wiecie, po prostu... Ej, Jack, czemu ty nie zaskoczyłeś, lol? Po prostu się nie dyskutuje, dlatego że kolekcje HD Jacków i Ratchetów są pałęcje, że tak powiem. Tak family friendly mówiąc. No i dobra, jesteśmy sobie teraz właśnie w Forbidden Jungle. Moja ulubiona lokacja. Ale powiem wam szczerze, za dzieciaka się bałem tej lokacji, ponieważ te węże i tutaj to, co się wyczynia w tej lokacji, po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Serio, miałem dosłownie... Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że miałem koszmary po tym poziomie. No ale za dzieciaka byłem strasznie strachliwy, zresztą ja się strasznie bałem
węży i w sumie do teraz się trochę boję, ponieważ węże mają dla mnie taką obślizgłą skórę i to jest takie... Nie potrafiłbym trzymać węża. Wiem, że mój kolega miał węża i w sumie jeszcze jeden kolega, ale no... Ja, że tak powiem, nie kwestionuję, że tak powiem, zainteresowań. Ale kurde, już czuję, że mi się przyjemnie prowadzi ten let's play. Bardzo się cieszę z tego powodu, naprawdę. I mamy ranek, który pojawił się w Forbidden Jungle, co jest takie bardzo... Nie, bo Forbidden Jungle, jak dla mnie, to jest bardzo taka ciemna lokacja, jak ja to mogę ująć. Po prostu do tej lokacji pasuje mrok, tak szczerze, niż poranek, ale ładnie tutaj światło pada. Mówię, kolekcja HD jest bardzo piękna. A teraz mogę w sumie powiedzieć, że ten V2 będzie o wiele lepszy, dlatego że też będzie lepsza jakość, ponieważ kiedy nagrywałem Jacka i Dextera te 3 lata temu, bo w 2K16, kiedy nagrywałem Jacka i Dextera jedynkę, to było to jeszcze z mojej starej Avermedii, wiecie, Game Capture HD, która nie obsługiwała kablów HDMI, ponieważ wiecie, tamta nagrywarka no po prostu nie miała nawet takiej możliwości. Bo wtedy, kiedy nagrywałem, to nagrywałem z kablów komponentowych. Teraz, kiedy nagrywam, to już po praktycznie z kablów HDMI, ponieważ okazuje się, że niestety, jeżeli chodzi o PS3 i PS4, to musiałem ściągnąć pewną aktualizację, która tak jakby zablokowała, wiecie, HDCP. W sensie ograniczenie HDCP, blokadę HDCP. I co się okazuje, ponoć niedawno PS3 miało aktualizację, która właśnie zaktualizowała do takiego stopnia PS3, że wyłączyła kompletnie HDCP. I oto nasi wrogowie, czyli lurkerzy, o których wam wspominałem. Oni będą od Jacka 2 z nami zaprzyjaźnieni. Wiem, że o tym wspominałem, ale wolę to podkreślić raz jeszcze, bo czasami mogę o czymś powiedzieć, a potem mogę o tym nie pamiętać. Tutaj co się teraz stało, to to, że zasiliłem to coś niebieskim eko, co spowodowało, że pojawił się prowizoryczny mostek. I macki prawie, że z hentai. Kurde. Będę musiał chyba ocenzurować słowo hentai, bo zaraz kurde demonetyzacja wkroczy i będzie, no, będzie słabo. O, i zdążyłem, bardzo się cieszę z tego powodu. Zasiliłem sobie tą oto platformę, która spowodowała, że pojawiły się precursor orby. Kurde, ale wam powiem, że teraz nagrywając tą serię... Ała? Well, better you than me. Przynajmniej wam pokazałem, jak wygląda śmierć w Jacku i Dexterze. Ponieważ tak, nie mamy tutaj żyć. To nie jest coś jak Crash Bandicoot czy Spyro, że mamy tutaj jakąś ilość żyć i musimy zbierać jakieś specjalne skrzynki, bądź też i po prostu, powiedzmy, takie skarbowe skrzynki, żeby zdobyć główkę z Jackiem i to by oznaczało, że mamy życie. Nie, czegoś takiego tutaj nie ma. Ogólnie seria Jacka i Ratcheta pozbyły się tego. Po prostu mamy tutaj coś takiego, że mamy paski zdrowia i praktycznie możemy ginąć w nieskończoność i nie będzie coś takiego jak game over. Bo coś takiego jak game over nie istnieje, no chyba że w Jacku 2 zaliczamy mission failed jako game over, no to wtedy jest coś takiego od Jacka 2. Albo ewentualnie jeszcze od Jacka 1, bo w Jacku 1 też mamy mission failed. Więc jeżeli chcecie wliczyć mission failed do game overów, to możecie to zrobić, ale ja osobiście tego nie wliczam. Wow, ale się wybiłem. Ale mówię, jeśli chodzi o to, to czuję teraz taką straszną nostalgię, że jednak taki powrót do dzieciństwa teraz tak czuję, grając i nagrywając Jacka i Dextera. Mamy 5. Power Cella. Szkoda w ogóle, że motyw z Power Cellami, że tak powiem, został wycofany z serii. No fajnie się je zdobyła, tylko też jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ fabuła Jacka 2 i 3 trochę by nie pozwalała na powrót Power Celli. Zresztą co one by miały do roboty, skoro one są bardziej związane z Jackiem 1 i
z tym, że mamy tutaj antagonistów, którzy też bardzo chcą Power Cell'e. Warte uwagi też jest to, że antagoniści w tej części giną, więc jak ich pokonamy, to nie będzie czegoś takiego, że oni powrócą w kolejnych grach z Jackiem, po prostu zginą i seria o nich zapomni, no bo po co o nich wspominać, skoro i tak oni nie żyją. W ogóle Jack 1 jest o tyle taką częścią, że tutaj wydarzenia jakby z tej gry rzadko kiedy są wspominane w późniejszych grach. Pamiętacie, jak wam wspominałem o tym, że będziemy musieli za pomocą lustra odbijać ten laser, żeby zasilić całą wioskę? No to między innymi właśnie teraz coś takiego będziemy robili. Ale to spokojnie. Za chwileczkę. Podejdziemy sobie właśnie teraz do tego oto pomieszczonka. Znaczy pomieszczonka do tego urządzenia. I teraz nakierowujemy do najbliższego lusterka. Gdzie jest to lusterko? Lustereczko tu jest. I nic nie musicie przyciskać, nie musicie żadnego trójkąta, R1, L2 czy czegokolwiek. Po prostu musicie gałką analogową sobie nakierowywać. A następnie laser, kiedy nakieruje na lusterko, to sam już dokończy to, co trzeba zrobić. Więc teraz tak, w zasadzie możemy zasilić teraz tą wioskę. Będziemy mieli to z głowy i polecimy do takiego, powiedzmy, pierwszego bossa. Chociaż ja szczerze wam powiem, że bossowie w Jacku i Dexterze to powiedziałbym, że jest ich tylko dwóch. Bo szczerze ten boss tutaj to nie jest boss. To od razu mogę powiedzieć, to nie jest boss. I teraz, kurde, gdzie jest to lusterko? W ogóle opowiedzmy sobie może o postaci Jacka. Więc dużo osób bardzo patrzy na Jacka, w sensie jako postać z taką nostalgią. Pewnie nie wiecie, o co mi chodzi, więc mówię i objaśniam już w tym oto momencie. Generalnie jest dużo osób, które patrzy na Jacka przez pryzmat nostalgii, mówiąc, że Jack w Jacku 1 jest bardzo fajny, Jack w Jacku 2 jest B, Jack w Jacku 3 jest też B, bo jest zbyt edgy i tak dalej. Nie powiem, że nie, na początku, kiedy zapoznawałem się z serią Jacka, trochę mi to przeszkadzało, ale teraz szczerze wam powiem, że podoba mi się to, że Jack przemówił i ma jakieś swoje cechy, ponieważ Jacka w tej gierce możemy przyrównać do dosłownie deski. Jest dosłownie pusty, nic nie gada, praktycznie tylko jedyne, jak okazuje emocje, to przez mimikę twarzy. I tak, żeby nie było. To nie jest tak, że o, Jack jest wyjątkowy, bo pokazuje emocje przez mimikę twarzy. Nie. Po prostu on nic nie mówi w tej gierce. No chyba, że krzyk, kiedy spada w dół, możemy zaliczyć jako mowę, ale to jest prędzej onomatopeja niż coś, co miałoby być zaliczone jako słowo. Więc jeśli ktoś mi powie, że Jack w tej gierce przemawia, to ja powiem mu nope. Nie przemawia. A, i tutaj mamy. Nie ogarnąłem, widzicie? Musiałem sobie tutaj na spokojnie przelecieć, że tak powiem. Bez żadnych skojarzeń, wy zboczuchy jedne. I okej. Gdzie jest lustereczko? Lustereczko mi tutaj wskazuje, że jest. O, i proszę bardzo. I następne lusterko jest tam, za tymi drzewami. Więc tak, zanim ktokolwiek powie, ale pomidor, Jack właśnie jest zbyt edgy i dlaczego ci to nie przeszkadza? Ponieważ klimat Jacka 2 i 3 jest już zupełnie inny. Klimat Jacka 1 jest o tyle specyficzny, że tutaj nie ma czegoś takiego, że hej, że Jack musi akurat mówić w tej gierce, bo gdyby nie przemawiał, jak teraz jest cichy jak myszka, to szczerze powiedziawszy nic się takiego nie dzieje, ponieważ tak naprawdę, powiedzmy, fabułę odwala za niego Daxter, bo Daxter najwięcej gada i inne postacie poza Jackiem. Ale klimat Jacka 2 już jest zupełnie inny, ponieważ tam coś takiego nie przeszłoby, uwierzcie mi. Nie przeszłoby coś takiego.
musieli trochę z Jacka zrobić takiego innego, ponieważ... No... Nie chcę tutaj nic mówić, ale Jack przechodził przez tortury przez 2 lata bodajże. Tak, 2 lata minęły potem, kiedy Jack był w tym więzieniu, gdzie Baron Praxis się nad nim znęcał. I tutaj jest to, no. Kurde, minąłem to znowu. Kurde, zagapiłem się. I praktycznie mówię, no klimat nie za bardzo by pozwolił na takiego Jacka, który by nic nie mówił. No, musimy się z tym pogodzić. Bo tutaj, ta gra, samo nawet Naughty Dog potwierdziło to, że zrobili specjalnie Jacka niemowę, nie dlatego, że zrobić jakąś referencję do Crasha Bandicoota, bo żeby zrobić referencję do Crasha Bandicoota, musieliby zrobić coś takiego, że Jack przez całą trylogię musiałby milczeć. Ale powiedzmy, że jest taka mini referencja, bo Crash też nie był, że tak powiem, nic nie mówił, ale nie, to nie jest jakby do Crasha nawiązanie, tylko Naughty Dog zrobiło pewien bardzo ciekawy aspekt. Znaczy bardzo ciekawy aspekt. Bardzo ciekawą rzecz. Otóż oni zrobili to celowo z tego względu, żebyśmy my, jako gracze, którzy grają sobie w gierki i ewentualnie let's playerzy, żebyśmy my tak jakby się wczuli w postać Jacka. Tak jakbyśmy to my byli tym bohaterem, a nie Jack. Wiecie, o co chodzi. Taki dosyć ciekawy efekt, muszę przyznać. Ja na przykład coś takiego lubię i bardzo coś takiego szanuję. I teraz będziemy musieli polecieć do tamtego lusterka. I z tamtego lusterka będziemy musieli chyba już do tej, na wioskę przekierowywać niebieskie eko. Tutaj był rybak. Tak, wiem, że ominąłem kompletnie jego ten, ale proszę bardzo, tutaj jest rybak. I my z nim sobie też pogadamy, ponieważ u niego też będziemy mieli misje. Tak, takie totalnie randomowe postacie, które nie są związane z Sandover Village, również mają dla nas misje. Więc chatka burmistrza została zasilona niebieskim eko. Więc teraz burmistrz będzie mógł się cieszyć, ponieważ jest duża szansa, że wygra wybory. Nie wiem, jak niebieskie eko ma spowodować, że wygra wybory, ale powiedzmy, że jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ w świecie Jacka jest wszystko możliwe. I mamy tutaj znowu coś innego. Mianowicie teraz nie mamy już ranka, tylko wieczór. I to bardzo pasuje do klimatu Forbidden Jungle. A teraz zabierajmy się za misję od pana rybaka. What do you have in the basket? Nothing to talk about. Them monsters patrolling the ocean took a bite out of me fishing rod, and now they're gobbling up me catch. No matter what I try, I can't seem to catch a single fish in this river. Woo! Maybe it's your breath. You think you can do better? Try scooping up river fish with a tiny net. I'll give you a power cell. If you can catch 200 pounds of them critters, and now let you and Shrimp here use my speedboat to get to Misty Island. He's want to try the challenge. Więc teraz tak, rybak mówił o swoim problemie z łowieniem rybek, mianowicie problem ma taki, że nie może on złowić jakby takich normalnych ryb, ponieważ często pojawiają mu się skażone ryby w fioletowym eko. Więc pyta się, czy chcemy mu pomóc. W nagrodę on nam da power cella oraz chyba przyzwolenie na podróżowanie tą oto motorówką, którą mogliśmy tam zauważyć. Więc oczywiście, że mu chcemy pomóc i rozpoczniemy minigierkę. Types of good fish to catch. 1 pound fishies and 5 pound fishies. If you miss 20 pounds of good fish, then I'm gonna take my net back from you. There are poisonous eels in this river. Catch even a one of them boogers and you'll poison the whole darn catch. Więc tak, wytłumaczył też, że zwykłe rybki dają nam po 1 punkcie, a złote rybki bodajże dają nam 5 czy coś takiego, zresztą za niedługo zobaczymy. A skażone rybki to oczywiście nam odejmują punkty. Kiedy dojdziemy do zera, no to mamy wtedy przesrane, ponieważ mamy try again.
Proszę bardzo, musimy unikać tych rybek z fioletowym eko, ponieważ one nam będą zmniejszały tylko ilość. W dzieciństwie bardzo lubiłem tę minigierkę, nie sprawiała mi ona jakichś problemów, tak szczerze. I też chyba nie możemy mieć za dużo tych rybek straconych, ponieważ mamy tutaj oczywiście rybki, które musimy zebrać, jak widzicie, couch oraz myst, czyli takie rybki, które po prostu nie złapaliśmy, kiedy przepłynęły. Póki co jedną nie złapałem, ale wszystko może się zmienić. No i proszę bardzo, widzicie? To jest bardzo łatwa minigierka, ale łatwo się też popierniczyć. To jest coś a la Spyro 2, gdzie musieliśmy karmić posąg. Tylko że w Spyro 2 było coś takiego, że gdy daliśmy złą rybę, to tak jakby posąg wypluwał tam część ryba. Tutaj tak na dobrą sprawę, kiedy zbierzecie rybę z fioletowym eko, czyli z tym bardzo skażonym eko, no to try again, moi drodzy, try again. Ponieważ nic innego wam nie pozostanie poza try again. Póki co dwie tylko rybki zgubiłem, ale mówię, to wszystko się może zmienić. Kurde, znowu to samo. To jest łatwa minigierka, ale trzeba tutaj naprawdę być bardzo skupionym. A jak się gada i jeszcze raz gada, to potem ciężko jest się skupić. You did it! You caught 200 pounds of fish! I'd better a couple of landlubbers. Here's the power cell I promised. And you can use my boat in the village dock whenever you like.